Dzień dobry, witam serdecznie. A nowy patch w TFT. Zaczniemy sobie od omówienia i jakie małe przemyślenia po graniu dzisiaj w 10.1. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dwie nowe postacie zostały wprowadzone do gry, a mianowicie Leona i Karma, czyli w pewnym sensie nowa, stara postać, bo Leona już była w pierwszym secie. A omówimy sobie, co ona robi. Po pierwsze, obydwie te postacie należą do Lunarów, które działają na takiej zasadzie, że jak będziesz miał obydwie te postaci w swojej kompozycji, czyli Leona i Karmę, to uruchamia się tryb Lunar, gdzie co 7 sekund, do maksymalnie 4 razy, zwiększają statystyki wszystkim twoim jednostkom w grze, w tym także Samonom, o 15% Critical Strike, o 15% Critical Strike Damage i o 10% Spell Power. Czyli w teorii bardzo potężny efekt, który się stakuje i daje naprawdę ogromne możliwości, jeśli chodzi o zadawanie obrażeń, czy też, wiecie, większe szanse na Inferno. A dla asesynów też to jest świetnie współgra, ale generalnie jest to jeden z tych traitów, który tak naprawdę wpływa na wynik gry tylko i wyłącznie, jeśli twoje jednostki nie giną. I to przez bardzo długi czas, więc mogą nie zadawać damage'u, ale muszą przetrwać te tak naprawdę idealnie 28 sekund, żeby dostać ten maksymalny bonus. Łatwe to nie jest, więc tak naprawdę ten trait wydaje mi się być grywany tylko i wyłącznie z dwoma kompozycjami, jedno to Light, gdzie po prostu same jednostki może nie wytrzymują aż tyle i giną po kolei, ale ginąc healują inne jednostki, więc w tym momencie te inne jednostki będą trwać dłużej na planszy, żeby dostać ten bonus z Lunara. Więc tak mi się wydaje, że Lunar w Lightach będzie się sprawdzał, szczególnie, że dosyć łatwo tam to zaimplementować, bo to jest tylko dwójka postaci, gdzie Karma już jako Mystic pasuje do Soraki. A druga kompozycja, która wydaje mi się być ciekawa z Lunarem, to będą Wardeny, ale wymagają one wtedy mega dużej ilości defensywnych itemów, o których będziemy zresztą mówić, bo są wprowadzone z kilka nowości i myślę, że one wpłyną bardzo na metagame. Jeśli chodzi o same postaci, Leona jest tier 1, jest Wardenem, który tak naprawdę nie imponuje niczym oprócz tego, że wytrzymuje troszkę dużo. W sensie takim, że ma abilitkę, którą redukuje wszystkie obrażenia ze wszystkich sorców wchodzące w nią o 40, 90 lub 140 przez 5 sekund. Niestety mana jej nie pozwala kastować tego jakoś non-stop, bo zaczyna z 50 na 100, więc tak naprawdę co 10 ataków, jeśli oczywiście jest na następnym poziomie, będzie miała tą swoją abilitkę, czyli można policzyć sobie, że jeśli nie masz jakichś innych sposobów, żeby dodać jej manę, to tak naprawdę na walkę rzuci tą abilitkę raz. No ale jak to jest, wiecie, jest to tier 1, nie ma co wymagać cudów. Karma za to jest tier 3, jest mystykiem i ma bardzo imponującą umiejętność. Na początku walki wysyła ona taką wiązkę promieni do najbliższego towarzysza walki. To będzie widać oczywiście na planszy, który jest zaafektowany. I ta postać podczas rzucenia abilitki dostanie shielda oraz bonus do attack speeda. Pamiętajcie, że to się także skaluje z AP i attack speed i ten shield, więc można fajne rzeczy na Karmie zrobić. A generalnie jest to jedna z tych abilitek, która bardzo pomaga twoim carry, bo zwiększa im attack do bonus speeda, więc to świetnie współgra z rangerami, świetnie współgra z blade masterami, świetnie współgra z itemami takimi jak static shift, ale oprócz tego daje im także shielda, a pamiętajcie, że shield nie dość, że pomaga przed takimi traitami jak predator albo poison, no to po prostu ratuje twojego carry przed śmiercią, gdzie szczególnie jeśli jest to jakiś carry, który potrafi się wyleczyć, no to tym bardziej jest to ważne, ale oprócz tego Karma jest jeszcze mystykiem, czyli bardzo łatwo w tym momencie zbudować sobie dwóch lub czterech mystyków w swojej kompozycji. Czterech mystyków notabene w tej chwili przez to, że Karma się pojawiła, jest o wiele łatwiejsze, bo nie trzeba już w tym momencie mieć Mastera i, który nie jest za dobrą jednostką w obecnej mecie, czyli tak naprawdę można grać sobie Karmą, Soraką, Nami i... Karmą, Soraką, Nami i... Kogo zapomniałem? Czwarta postać? Janna. Więc generalnie mystyki mogą być teraz dosyć mocno w mecie, zależnie oczywiście od lobby, bo nie we wszystkich lobby mystycy będą się opłacali. Nowe Little Legend, to tam mało istotne, a teraz jeśli chodzi o itemy. Jest nowy item, który zastąpił Repeating Crossbow, nazywa się Last Whisper. Jest dokładnie ta sama kompozycja, czyli łuk plus rękawiczki. I efekt jest taki, że po zadaniu krytyka przez postać z Last Whisperem
przez następne 3 sekundy ten target będzie miał obniżony armor 90%, ale tylko wyłącznie na 3 sekundy i to się nie stakuje. Więc tak naprawdę uważam, że ten przedmiot raczej nie jest warty swojej ceny, no chyba, że naprawdę nie ma już co robić, podobnie jak z Repeating Crossbow. Z racji tego, że efekt jest bardzo krótki i przez to, że efekt jest bardzo krótki, wydaje mi się, że jedyną postacią, która jest w stanie wykorzystać potencjał Last Whispera, jest Ash. Z racji tego, że ona atakuje tak bardzo szybko, że będzie w stanie te krytyki zadawać non-stop i utrzymać efekt na tej postaci przez cały czas. Tak naprawdę nikt inny nie wydaje mi się, że byłby w stanie wykorzystać Last Whispera w tak sam efektywny sposób. Pamiętajcie oczywiście, że to obniża armor tej postaci także dla innych jednostek. To w sensie takim, że jak inne jednostki go atakują, no to oczywiście tam tego armora nie ma. Więc jeśli macie lobby, w którym gra na przykład, nie wiem, dwóch, trzech Warden playerów, no to może by warto nawet zbudować tego Last Whispera, ale to trzeba do tego skautować lobby. Innych zastosowań raczej na razie nie widzę, więc ten Last Whisper nie jest jakimś przedmiotem, który bym się kusił, żeby często budować. Następny przedmiot za to, który zastępuje Phantom Dancera, czyli łuk i pancerz, Titan's Resolve, jest bardzo ciekawym itemem, który wydaje mi się, po pierwsze jest chyba zbulugowany, to zaraz wam powiem dlaczego, a po drugie, na początku go źle zrozumiałem i dopiero dzisiaj grając zauważyłem, że rzeczywiście ma to sens. Bo ja myślałem sobie, że po przeczytaniu Titan's Resolve, że najlepszym postacią na Titan's Resolve byłby Skarner. Dlatego, że to działa na takiej zasadzie, że zaczyna on z 0 stakami na tym pancerzu i za każdym razem, kiedy dostaje uderzenie lub kiedy sam zadaje krytyko strajka, to podnosi sobie o 1 staka. Każdy ten stak podnosi damage o 2% do maksymalnie 100%, czyli przy 50 stakach. Dodatkowo jeszcze dostaje 25 armora i 25 magic resista. No i staje się większy na planszy, tylko efekt graficzny. Ale generalnie to działa tylko na raz na rundę oczywiście. I generalnie myślałem, że to zwiększa bonus do atak damage'u, do zwykłych autoataków. Okazuje się, że ten bonus do damage'u działa także na ultimate'y. Więc jednym z ciekawszych postaci, która może wykorzystać Titan's Resolve, w tej chwili wydaje mi się być Malphite, bo zadaje on AoE damage, który jest w tym momencie stackowany i może zadać 2 razy więcej. A kolejną postacią wydaje mi się też oczywiście Skarner. Gdyby zwiększał się ten bonus także na autoataki, bo nie jestem pewien, z tego co dzisiaj patrzyłem, w toolboxie, w tym, gdzie pokazane są stacje bohaterów, nie zwiększa się damage autoataków wraz ze stakami z Titan's Resolve. Więc wydaje mi się, że albo jest zbugowany, albo po prostu jest bug graficzny, a ja niestety nie byłem w stanie rozpoznać w trakcie walki, czy postać ze stakami na Titan's Resolve zwiększa damage z autoataku. Więc nie jestem pewien, czy to działa tak, jak powinno działać, lub inne założenie. Ale jeśli będzie zwiększać ilość damage'u w autoatakach, to wydaje mi się, że Skarner może być jedną z najlepszych postaci dla Titan's Resolve. A oprócz tego, ciekawą postacią, która też może to wykorzystać, jest na przykład Singed. Bo Singed zwiększa w tym momencie damage ze swojego ulta. No jak wiecie, działa to podobnie w tym momencie do Morello. Więc Titan's Resolve z Morello na Singed może być bardzo fajnym zestawem. Kolejny nowy przedmiot to Bramble Vest, który jest zbudowany z dwóch kamizelek i zastępuje to Formaila. Działa w miarę podobnie, jest takim połączeniem trochę Phantom Dancera i Formaila i neguje przede wszystkim dodatkowy damage z krytykali, czyli zamiast krytycznego damage'u zadaje normalny damage, ale ciągle są krytykami. A oprócz tego, będąc trafionym basic atakiem, ta postać, która ma Bramble Vest, zadaje 80, 120 lub 160 w zależności od damage'u, magicznego damage'u, do wszystkich jednostek w pobliżu, na około 1 heksa. I może to się stać raz na sekundę. Czyli tak naprawdę co sekundę dostajesz tam ten magic damage na około tej postaci. Coś nowego, co się pojawiło teraz, jest to skalowanie z levelem postaci. To znaczy, jeśli postać jest jednogwiazdkowa, dwugwiazdkowa lub trzygwiazdkowa, to wtedy w zależności od tego, jakie ma poziom, zadaje inne obrażenia, czy ma inne efekty z itemu. I w przypadku Bramble Vest, no to zadaje to 80, 120 lub 160 magic damage'u. O ile się nie mylę, bo nie próbowałem, ale Bramble Vest powinien triggerować Predatora, więc jest to kolejny przedmiot, tak jak kiedyś był Formail czy Ionic Spark, który może być opcją na Skarnera. I w połączeniu myślę, że z Titan Resolve i z Bramble Vestem może być całkiem spoko. Mini Rework teraz został także Frozen Heart, który z 25% spowolnienia teraz spowalnia na 40%, ale
stakowanie tego itemu zwiększa mu zasięg, a nie zwiększa mu efektu. W tej chwili Frozen Heart po prostu opóźnia ataki, autoataki jednym heksem naokoło siebie, więc nie jest to zbyt imponujący wynik, ale za to zwiększa go o 40%. W przypadku, gdy zestakujemy dwa Frozen Hearty, to o ile się nie mylę, będą to 3 heksy. Nie próbowałem jeszcze, ale logika nakazuje, że powinno być to 3 heksy, a nie 2. Następny mini rework to Iceborne Gauntlet, który już kompletnie nie ma takiego samego efektu, jak miał poprzednio, ale nowy efekt to po rzuceniu czaru, twój następny autoatak stanuje, a raczej frizuje przeciwnika jednostkę na 1,5 sekundy. Grałem raz tylko z Iceborne Gauntletem, ale było dosyć imponujące na Ezrealu razem z Seraphem, no bo co autoatak kastował ulta, ten następny autoatak frizował jednostkę na 1,5 sekundy, więc tak naprawdę potrafił sobie poradzić z wieloma problematycznymi sytuacjami. Oczywiście Ez ma taki problem, że nie jest zbyt mocną jednostką, jeśli chodzi o wytrzymałość, więc potrzebowałby on sporo pomocy, jeśli chodzi o kompozycję naokoło, lub też powinien być po prostu trzygwiazdkowy, co jest w miarę łatwe do zrobienia z racji tego, że raczej go ludzie nie kupują, co jest trochę dla mnie niezrozumiałe, bo Ezreal na dwóch gwiazdkach jest naprawdę rewelacyjną jednostką do midgame'u. I to prawie w każdej kompozycji. Więc generalnie Iceborne Gauntlet wydaje mi się być grywalnym przedmiotem, ale wymaga specyficznych jednostek. I takimi jednostkami będą Ezreal przede wszystkim, no bo z Seraphem będzie to co atak jest ult, co auto atak jest stun. Kindred też mi się wydaje być mega dobra, z tego, że ma ona 40 many, więc co dwa z Seraphem to co dwa auto ataki tak naprawdę będzie stanowała. No i kolejną postacią jest Kog'Maw, który ma też 40 many, nie działa na tej samej zasadzie, więc Kog'Maw z Iceborne Gauntletem też może być całkiem okej. Okay. Ionic Spark dostał dużego nerfa w tej chwili. Przedtem zadawał 90 true damage, jak ktoś zadawał spela, ktoś rzucał spell. W tej chwili zadaje damage w promieniu 3 heksów, który odpowiada ilości maksymalnej many bohaterowi, który rzuca ten czar. Czyli załóżmy, że ktoś ma, nie wiem, weźmy na przykład sobie, nową postać, czyli Leona. Leona ma 100 many, rzuca swojego ulta, ma i w tym momencie dostaje 200 damage'u magicznego do siebie, ale magiczny damage jest niestety obniżony przez wszystko tak naprawdę, więc przez Magic Resist, który standardowo jest 20, no to w tym momencie już ten damage z 200 zmniejsza się do 160, a oprócz tego Leona w tym momencie także rzuca swojego ulta, który zmniejsza obrażenia i nagle ze 160 robi się tego damage'u 120, nawet na pierwszej gwiazdkowej Leonie. I mimo że w teorii wygląda to o wiele bardziej imponująco, bo w praktyce wydaje mi się, że ten Ionic Spark nie będzie miał za bardzo już racji bytu, z tego, że po pierwsze jest coraz więcej mystyków w grze, a po drugie nie da się już w tym momencie ustawić Ionic Sparka w takim miejscu, żeby był bezpieczny i przetrwał jak najdłużej na polu walki, bo musi być to jednostka, która jest otoczona przez inne jednostki, więc o wiele także trudniej cokolwiek zadać jakieś obrażenia Ionic Sparkiem do bohaterom, którzy kastują spele najczęściej, czyli siedzą z tyłu i po prostu są magami, co chwilę dostają manę i rzucają czary. Zwróćcie też uwagę, że tego typu Ionic Spark nie zada dużo damage'u takim postaciom jak Kog'Maw, nie zada takim postaciom jak Ezreal i Kindred w ogóle prawie że damage'u, z tego, że mają bardzo małą minimalną manę. Maksymalną manę. Kolejnym reworkiem jest Quicksilver i jest to w przeciwieństwie do Ionic Sparka ogromny buff, z racji tego, że w tej chwili zamiast negować pierwszy efekt crowd control w 3 sekundach, w sensie refreshuje się po 3 sekundach, to w tej chwili po prostu postać, która ma Quicksilvera, jest odporna na crowd control. I to jest ogromny buff do wielu kompozycji. Przede wszystkim na myśl przychodzi Blender, który Nocturne w tej chwili wydaje mi się być idealnym ustawieniem przedmiotowym, to Blade of Ruined King, Infinity Edge oraz Quicksilver, bo nic nie jest w stanie go powstrzymać przed atakowaniem. Wyobraźcie sobie, że Olaf ma wbudowanego takiego Quicksilvera po tym, jak ultuje. Teraz wyobraźcie sobie, że Nocturne ma w tym momencie ten efekt Olafa od początku walki. A oprócz tego pamiętajcie, że Quicksilvera w tym momencie możecie bezpośrednio, tak jak poprzednio zresztą, ale nie musicie czekać 3 sekund, możecie wykorzystać Quicksilvera jako kontrę na Zephyra, bo jeśli ustawicie postać z Quicksilverem na heksie, który jest afektowany przez Zephyra, no to w tym momencie ten efekt Zephyra jest anulowany i nic się nie dzieje. Więc jest to moim zdaniem jeden z core itemów ogólnie teraz w mecie i powinien być moim zdaniem budowany prawie że w każdej kompozycji.
Locket dostał nowe skalowanie i z tego, że tam było 300 po prostu obojętnie, ile kto trzymał Locketa, nieważne było gdzie, co i jak, zawsze było to 300 shielda. W tej chwili w zależności od ilości gwiazdek na bohaterze jest to 250, 275 lub 300. Więc jak dobrze widzicie, jest to dosyć taki, powiedziałbym, no nie srogi nerf, ale taki w miarę jeszcze ogarnięty nerf na całym lokecie. To jest 25 na jednostce, czyli w przypadku maksymalnej ilości 5 jednostek, no to jest w tym momencie to 125 healtha ogólnie zdjęte z każdego z Iron Solari. Co daje dosyć już sporo. 125 ogólnie armoru, no to jednak różnica jest już spora. No chyba, że ktoś ma trzygwiazdkową postać, no to wtedy tej różnicy w ogóle już nie ma w stosunku do starego loketa. Locket cały czas jest bardzo grywalnym przedmiotem i sprawdza się w wielu kompozycjach. Prawie, że w każdej się będzie sprawdzał, moim zdaniem, ale przede wszystkim na myśl przechodzą Inferno, Berserkerzy i Ocean Magowie. Kolejnym przedmiotem, który ma nowe skalowanie, to Ludens Echo i dostał tak naprawdę małego buffa, dlatego, że zamiast 150 damage'u na dwóch gwiazdkach zadaje 160, na jednej gwiazdce zadaje 120, ale nie ma to wielkiego znaczenia, bo zazwyczaj jednak ustawiam go na dwugwiazdkowej jednostce, więc w przypadku dwugwiazdkowej jednostki tak naprawdę zdobył 10 damage'u więcej na każdym pocisku, co jest jakimś tam buffem. A już w przypadku, gdy mamy postać na trzech gwiazdkach, no to ten buff jest już dostatecznie duży, bo w tym momencie ze 160 robi się 200 i tak naprawdę ten Ludens Echo już nie odpada tak w late game'ie, jak kiedyś odpadał. A cały czas jest to świetny przedmiot dla Kog'Mava, tak samo zresztą jak następny przedmiot, czyli Static Shift, który dostał specyficznego, może nie nerfa, można powiedzieć, że nerf i buff naraz, w zależności od sytuacji, w zależności od kontekstu. Do tej pory zadawał on 100 obrażeń magicznych dla każdego z trzech przeciwników, w tej chwili jest to 80 magic damage'u, ale dla 3, 4 lub 5 przeciwników, w zależności od poziomu gwiazdek na bohaterze. A więc tak naprawdę trzeba się zastanowić, w większości przypadków będzie to buff, z racji tego, że Static Shift do tej pory zadawał 300 damage'u, po prostu jeśli postaci były 3, jeśli były 2 to zadawało 200, jeśli była jedna postać to zadawało 100. W przypadku nowego Static Shift'a, załóżmy, że jest on na postaci, która ma 2 gwiazdki, w której będzie to najczęstsza sytuacja, to zadaje w tym momencie 320 damage'u, jeśli są 4 postaci, a zadaje 240 damage'u, jeśli są 3 postaci, więc jest nerf przy 3 postaciach, ale za to buff przy 4 postaciach przeciwnika. Więc im więcej postaci przeciwnika, tym większy buff Static Shiva. No już nie mówię przy 3 gwiazdkach, gdzie trafia 5 przeciwników i jest to bardzo duży buff i to skalowanie Static Shiva ma w tym momencie sens w late game'ie. Zwróćcie też uwagę, że Static Shiva to jest przedmiot, który w tym momencie moim zdaniem wyprze Giant Slayera z Kog'Mava z racji tego, że trafia więcej jednostek, dzięki czemu może zaaplikować Predatora bonus do większej ilości jednostek. Więc jest to dosyć ważna zmiana dla Predatorów. Jeśli chodzi o Hasha, kolejny nerf z 33% do 25%, a teraz z 25% do 20%. I niestety uważam, że to nie jest dobra droga dla nerfienia Hasha, bo w tej chwili Hash po prostu czuje się mega jak mega high-rollowy item. Albo wychodzi, albo nie wychodzi. I jedna osoba jest zawsze niezadowolona. Bo Hash nie pozwala grać tobie jakąś postacią zazwyczaj, bo nie może ona, no chyba, że ktoś jest, nie wiem, nokturnym, no to wtedy ma to w dupie. Ale jeśli ktoś dostanie efekt Hasha na swojej postaci, no to jest niezadowolony, bo to tylko 20%, więc nie powinno się zdarzać często, tak? Przy każdym autoataku oczywiście. A z drugiej strony, jeśli się tobie zdarzy, kiedy ty nim atakujesz, no to jesteś szczęśliwy, bo udało mi się tylko 20%, a jednak efekt wszedł w przeciwnika. I jest on na tyle polaryzujący i kontrastowy z jednej i drugiej strony, że wydaje mi się, że nie jest to w jakikolwiek sposób pasujące do TFT. I uważam, że ten przedmiot powinien być po prostu totalnie zreworkowany, bo jest zbyt toksyczny do tego, jaki efekt daje. Redbuff i Morello w tej chwili mają nerfa o 2% przez te 10 sekund, czyli z 20 na 18. Moja prywatna opinia jest taka, że są to przedmioty, które są potrzebne bardzo w grze, obydwa, i Morello i Redbuff. Problem jest tylko taki, że Redbuff w tej chwili tak naprawdę jest tylko i wyłącznie opłacalny w Blenderze na Sivir i w Predatorach, dlatego że mogą także z Redbuffa kogoś zabić, bo triggerują Predatora. Ale oprócz tego nie ma żadnej motywacji do tego, żeby Redbuffa budować zamiast Morello. Z racji tego, że on aplikuje ten sam efekt, ale nic więcej nie daje. Była taka wersja Red Buffa, która zadawała także True Damage, a przy każdym ataku było to 2% i to było za dużo, ale wydaje mi się, że jakiś dodatkowy efekt na Red Buffie, jakiś kolejny mini rework na tym przedmiocie powinien być zrobiony,
żeby zmotywować graczy do budowania red buffa czasami zamiast Morello, a nie zawsze Morello, jeśli mogą, a red buffa prawie że nigdy. Więc no, ale to tyle. Jeśli chodzi o traity, dosyć duże zmiany. Druid dostał health'a z regeneracji z 40 do 45, nie wiem czemu. Nie zgadzam się z tym totalnie i w tej chwili druidzi są w takim miejscu, że to jest taka niby malutka zmiana, tylko 5 HP na sekundę, ale to się w taki sposób skaluje, że dzisiaj miałem sytuację, gdzie Iver na drugim poziomie i Maokai na drugim poziomie wygrał przeciwko kompozycji, gdzie było Inferno, były 4 postaci, było Inferno, w tym jedna postać z Inferno była na drugim poziomie. Co w praktyce prawie, że żadna postać w grze, wydaje mi się, że żadna postać w grze, obojętnie na jakim poziomie, znaczy dobra, to jest tier 1 jednostek w grze, jakby było 2 na 4, to nie ma szans, żeby w ogóle to wygrać. A tutaj sobie ten Ivern z Maokajem po prostu bez problemu poradzili na full HP praktycznie cały czas, bo tam taką mają regenerację plus taką mają bazowe staty, że po prostu nie są w stanie przegrać. Więc w tej chwili druidzi są mega naprawdę mocni w early game'ie, aż do mid game'u. Najczęściej będzie się ich sprzedawało w trakcie wolfów, ale naprawdę można się pokusić o granie nimi, nawet kiedy nie mają upgrade'u na 2 gwiazdki, czego wcześniej nie zawsze można było powiedzieć. Pamiętajcie też, że zaraz się okaże, że Niko dostał buffa i tym bardziej trzeba będzie grać woodlandami w early game'ie. Lighty dostały buffa do attack speed'a na bonusie do 6 lightów o 10% i o 20% przy 9 lightach, co się nieczęsto zdarza oczywiście, ale no to wtedy jest taki ultimate weapon. Ale w przypadku 6 lightów jest to bardzo duża zmiana. Bardzo duża zmiana na plus, wraz także z innymi zmianami, o których zaraz będziemy mówić, okazuje się, że lighty mogą być jedną z lepszych kompozycji w mecie, a przynajmniej bardzo grywalną kompozycją. Ocean dostał nerfa z 15 na 10, z 30 na 30 to nie to samo. To tylko i wyłącznie przy dwóch Ocean. I myślę, że to okej. Ja bym może został przy 12, a zamiast przy 10, bo 10 to jest tylko jeden autoatak na 4 sekundy, więc nie jest to najlepszy wynik. Ale generalnie przy 15 many rzeczywiście było to troszkę za dużo dla dwóch Ocean. Jeśli chodzi o Shadow Bonus, no to jest leciutki buff przy 3 Shadowach, czyli do 65% i do 150% przy 6 Shadowach. Czy to bardzo coś zmienia? Niekoniecznie. Te 5% przy 3 Shadowach to jest kosmetyczna zmiana. Kindred jest bardzo dobrą postacią i kieruje zawsze Shadowów, więc jak macie okazję grać Kindred, no to polecam, bo Kindred obecnie się świetnie sprawdza do midgame'a. Jeśli chodzi o Champion Balance, no to mamy trochę zmian. Vayne dostała buffa o 50% punktów HP na bazie. Dosyć spora zmiana, szczególnie dla takiej jednostki jak Vayne. Oraz także jej abilitka została zmieniona o 1% w górę, czyli zadaje w tym momencie więcej damage'u. Pamiętajcie, że Vayne już nie jest głównym carry w lightach, więc jest to taka tak naprawdę lekko pasywna zmiana, ale jest to dobrze widziana zmiana, ze tego, że Vayne, ja nie pamiętam w poprzednim patchu, żebym kiedykolwiek chciał grać, nawet jakby była Vayne grać, nawet gdyby była na 2 gwiazdkach na początku gry, więc generalnie ta lekki buff może spowodować, że jednak się będzie częściej grało Vayne w początku gry. Warwick dostał lekkiego buffa, ale też uważam, że to nie jest wystarczający buff, bo on jest zrobiony z papieru, a oprócz tego ma taką ilość many, że no nie jest to zbyt imponujące. W tej chwili miał 50 na 150, a w tej chwili będzie miał po patchu 50 na 125, więc będzie w stanie częściej. Wiele razy się zdarzało, że podczas walki Warwick zaczynał ultować w momencie, kiedy przeciwnik miał 2 HP. I ta postać ginęła po jednym ataku, ten ult nie miał totalnie żadnego znaczenia. Równie dobrze mógł użyć autoataku i by się skończyło tym samym wynikiem. Ale w przypadku, gdy tej many jest potrzebne 25 mniej, no to w większości przypadków w tej chwili Warwick będzie jednak atakował kogoś, gdzie ten stan, te ilość ataków będą miały jakiś efekt. Więc jest to dosyć duża zmiana dla Warwicka, ale ja bym osobiście chętnie widział zamiast 50 na 125 to 25 na 100. Żeby jednak mógł dwa razy go zagrać w trakcie walki, jeśli będzie sposobność. Oprócz tego dostał lekkiego buffa na damage'u na 2 gwiazdkach z 450 na 50, co też jest miło widziane. Jeśli chodzi o tier 2, Jax dostał buffa o 50 HP, czyli to już druga postać z Lighta, która dostała buffa do bazowego HP, dostał także buffa do bazowego ataku z 50 na 55. I Jax jest jedną z postaci, którą no, naprawdę warto grać, bo można łatwo spiwotować także do berserkerów. A pamiętajcie, że berserkerzy także aplikują efekt Shojina na swoich efektach,
Więc Jax z Shojinem w Berserkerach może być jedną z potężniejszych postaci w mecie, gdzie macie lobby autoatakujące, czyli na przykład będziecie mieli Blade Masterów i Light i Archerów, no to wtedy Jax jest nieoceniony. Malzahar dostał lekkiego buffa na damage'u dla swoich minionów z 30 na 40, z 60 na 70, z 90 na 100, co jest okej. Okay. Wiele tutaj nie powiemy na ten temat. Niko dostał dużą zmianę z 80 na 60 startowej... Co? Nie, Total Mana, dobrze. Total Mana została zmieniona z 80 na 60, co jest bardzo dużą zmianą z tego, że pamiętacie, że w poprzednim patchu Niko dostała buffa do zasięgu i atakuje z 3 heksów, a nie z 2. I dzięki temu ta Niko jednak o wiele częściej będzie kastowała tego ulta, może nawet w trakcie walki, haha, a nie często już po walce albo jak ginie. Więc Niko w tej chwili jest bardzo grywalna, jeśli macie okazję, to dawajcie na nią itemy, bo to jest świetna postać do pivotu. Senna dostała lekkiego buffa na 2 gwiazdkach o 10 damage'u dla swoich sprzymierzeńców, to też jest spoko, bo przedtem miała za mało po tym nerfie. Skarner dostał dodatkowego atak speeda z 30 na 50 i z 65 na 75%, więc jest to buff do predatorów i wydaje mi się, że z przedmiotami ogólnie, które pasują do predatorów, to predatorzy mogą być bardzo mocni w obecnej mecie. To jest taka raczej oczywista oczywistość. A Syndra dostała podobne potraktowanie jak Niko z 80 na 65 many, więc Syndra w tej chwili też zdecydowanie o wiele bardziej będzie się sprawdzać, niż się sprawdzała poprzednio i warto dawać na nią itemy jako pivot do czegoś innego, tak samo jak Niko. Varus dostał buffa na damage'u na 3 gwiazdkach z 675 na 800, więc jak ktoś gra Inferno, no to opłaca się zbudować tego 3-gwiazdkowego Varusa, bo damage jest konkretny. Nawet wtedy można pokusić o jakieś przedmioty dla niego. No ale to wiadomo, muszą być 3 gwiazdki, a jako tier 2 to nie jest tak łatwo. Z racji tego, że im wyższy poziom, tym potem spadają szanse na dostanie tier 2, więc tak naprawdę wydaje mi się, że ciężej złożyć 3-gwiazdkowego Varusa niż 3-gwiazdkową Kindred. Oczywiście w przypadku, kiedy nikt inny ich nie buduje. Bo jak ktoś buduje, no to już wtedy jest Lipton trochę. Jeśli chodzi o tier 3, Aatrox dostał buffa z 700 do 800 HP, mega duża zmiana, bardzo duży buff, także w Blade Masterach to ma, w Blenderze ma to duże znaczenie, no bo jednak będzie więcej wytrzymywał, a on jest takim dodatkowym targetem, zanim, żeby ktoś nie przyszedł do Sivir, no to jest to dosyć duża zmiana, to skaluje się na dwójaskach przecież do 200. Ability Damage także zostało zmienione w tej chwili o 100, na dwóch gwiazdkach z 500 do 600, co też sprawia, że o wiele więcej tego damage'u będzie wchodziło z tego jednego ulta Aatroxa, który odpali zanim zginie. Azir dostał buffa, nie wiadomo czemu, i damage się zwiększył na dwóch gwiazdkach o 25. Zresztą tak samo jak się zwiększył na jednej gwiazdce, ale za to o 75%, 75 damage'u się zwiększył na trzech gwiazdkach. Nie wiem czemu, naprawdę nie wiem czemu, bo Azir jest naprawdę dobrą postacią i w tej chwili jest jeszcze mocniejszą postacią, szczególnie w midgame'ie, więc troszkę mnie to zastanawia. Jest to jedyna postać w tej mecie, która jest w stanie wykorzystać w ogóle Rageblade'a, bo jego ult zadaje coraz więcej po prostu damage'u wraz z jego attack speedem. Dostał też buffa przez to, że można na niego dać Quicksilvera i wtedy nie przestaje nigdy atakować, więc zawsze zadaje damage ze swojego ulta. No a oprócz tego jeszcze jest Karma, która też zwiększa attack speeda i daje mu shielda, więc tak naprawdę jeśli masz Rageblade'a z Quicksilverem, wydaje mi się, że to na tyle dobry setup na Azirze, że nie trzeba już mu nic więcej dawać, więc wtedy można ewentualnie dodać na przykład Dodge'a czy tam Attack Speed z Hexa jako ten trzeci przedmiot. Więc wydaje mi się, że Azir, szczególnie trzygwiazdkowy, może być fajnym carry, a dwugwiazdkowy do midgame'a na pewno. Nocturne dostał nerfa na Attack Speed i na Attack Damage, nie ma to moim zdaniem żadnego znaczenia, z racji tego, że główną siłą Blendera jest przede wszystkim Steel, a nie to ile, jakie stacje ma Nocturne. Więc dopóki ten styl się nie zmieni, no to tak. Tylko że Nocturne teraz w tej chwili wymaga praktycznie zawsze Infinity Edge, żeby działało mocno. Jak nie ma, Nocturne musi mieć Infinity Edge i musi mieć Blade of Ruined King, inaczej nie będzie działał. Więc trzeba o to zadbać, żeby miał te dwa przedmioty. Jeśli gracie Blenderem i nie macie tych dwóch przedmiotów, no to najprawdopodobniej wynikiem będzie bottom 4. Qiyana dostała nerfa na Stana, co jest ok, bo 4 sekundy na dwóch gwiazdkach to była wieczność, a w tej chwili zadaje 3,5, co i tak jest wystarczającą ilością, żeby zastanawiać kogoś na pół walki, więc Qiyana jest cały czas bardzo grywalny, dostała też buffa na 3 gwiazdkach, więc zadaje 900 damage'u zamiast 700,
co jest mega, mega, mega dużą ilością. Pamiętajcie tylko, że nie na wszystkich mapach, szczególnie na Inferno mapach, często gracze będą budowali kijane, bo łatwo wtedy zrobić Inferno. Często będzie ciężko zbudować kijane na trzech gwiazdkach. Bardzo ciężko, bo tyle ludzi będzie budowało kijane. Sivir dostała nerfa z 7 sekund na 5 sekund, co jest ok, ale to cały czas nie jest problem Sivir, bo Sivir ma problem po prostu przez to, że używa hasza, a nie przez to, że używa swojego ulta. I nie zgadzam się z tym nerfem. Sama Sivir w sobie jest bardzo słabą jednostką, ale tylko i wyłącznie przez to, że używa hasza, a nagle staje się OP jednostką. Jeśli chodzi o tier 4, to Ani dostała nerfa o 25 damage'u na Tiberzie na pierwszej gwiazdce, za to dostała buffa o 50 na dwóch gwiazdkach. No i zadaje 500 damage'u buffa na trzech gwiazdkach, co oczywiście przy tier 4 no to jest rzadko się spotykane, ale się zdarza. Ale generalnie zgadzam się z tymi zmianami. Tier 2 Ani raczej... Wydaje mi się, że ten miś mógłby zadawać troszkę więcej damage'u, więc jest ok. No, przepraszam. Twitch dostał buffa o 10% na dwóch gwiazdkach. Totalnie bezużyteczne. Tu się nic nie zmienia. A Momu dostał nerfa na stanie. Dopiero na dwóch gwiazdkach zadaje 2 sekundy. Na pierwszej gwiazdce zadaje 1,5 sekundy. Ale to jest ok. A Momu cały czas bardzo grywalny. Został odmierzony także ability damage ze 150 na 100 przy jednej gwiazdce i z 250 na 200. Została tak samo lead damage na trzech gwiazdkach. Ale generalnie Mumu dostał dosyć dużego nerfa, no bo dostał nerfa na stanie, dostał nerfa na damage'u i dostał nerfa na manie, bo jest teraz zamiast 50 na 125 to 85 na 150, czyli do pierwszego ulta potrzebuje tyle samo many, ale żeby zadać następnego ulta, no to jednak potrzebuje te 25 many więcej, co jest dosyć dużą zmianą, ale i tak jest to dosyć dosyć spory nerf. Nie jest on przegięną postacią, ale jest grywalną postacią. Master Yi dostał bonus damage po swojej abilitce o 25 na jednej gwiazdce, o 25 na drugiej gwiazdce i to tyle. I tak naprawdę to niewiele zmienia. Master Yi w tej chwili oprócz Blendera wydaje mi się raczej mało gdzie pasuje, a więc taka zmiana raczej bez konsekwencji. A jeśli chodzi o Nami, no to dostała nerfa na damage, to dużo mówić. Nami, jedna z lepszych postaci w grze i cały czas mega, mega grywalna, tylko po prostu troszkę będzie zadawała mniej obrażeń, co jest ok, bo przede wszystkim jej rola jest jako support, a nie jako damage, a w poprzednim patchu tak naprawdę, jeśli chodzi o casterów, to była najbardziej solidnym casterem, no bo potrafiła po prostu cały team złapać tą falę i zadać ogromną ilość obrażeń. Jeśli chodzi o bugfixy, niby już nie można rzucać abilitek na nietargetowalne jednostki, takie jak na przykład roślinki Zajry. No ale niestety zweryfikowaliśmy to dzisiaj, że to nie jest prawda. Więc generalnie jeszcze muszą w Riocie popracować nad tym, żeby jednak to poprawić, bo cały czas są bugi z targetowaniem roślinek Zyry i innych pewnie tak samo. Niby naprawiono bug, w którym Ani zaczęła dostawać manę w momencie, gdy rzucała dwa miśki i jeden z nich zginął. Więc wydaje mi się, że jeśli to zmienili, to spoko, ale generalnie mag Ani nie jest to coś, co moim zdaniem warto robić. Można w razie czego zrobić, ale nie jest to priorytet. Z tego, że uważam, że po prostu za często to się nie dzieje. I można przez to przegrać walkę, bo się okazuje, że przedmiot jest totalnie bezużyteczny. Zazwyczaj, oczywiście to zależy od lobby, zazwyczaj idzie się w tak zwane te safe, bardziej bezpieczne opcje, w których przedmiot zawsze jednak coś daje, niż takie 50-50. No chyba, że gracie 6 magami. No to wtedy inna kwestia. To by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmiku. Widzimy się na streamach, gdzie króluje TFT i EFT, więc jeśli lubicie strategie i strzelanki, to zapraszam. Dajcie łapkę, zostawcie komentarz, chętnie odpowiem na pytania. I to tyle. Dzięki bardzo za spędzenie tych 34 minut ze mną. No chyba, że puszczacie szybciej na YouTubie filmiki. Pewnie tak. Dobra. Siema.